Szanowni Państwo, serdecznie witamy na krótkim takim briefingu prasowym. Chcielibyśmy Państwa poinformować o działaniach Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, które podjęliśmy w związku z realizacją naszego programu wyborczego, a mianowicie zależy nam na tym, tak samo jak mieszkańcom Grudziądza, aby w naszym pięknym mieście był na stałe wpisany do kalendarza wydarzeń kulturalno-edukacyjnych Festiwal Grup Rekonstrukcyjnych. Dlatego złożyliśmy jako Klub Radnych Koalicja Obywatelska do Pana Prezydenta prośbę o podjęcie stosownych działań, aby od przyszłego roku do kalendarza grudziąckich imprez kulturalno-edukacyjnych zostały wpisane Dni Twierdzy Grudziądz, czyli Festiwal Grup Rekonstrukcyjnych. Wiemy, że impreza ta zorganizowana w 2019 roku przez Stowarzyszenie Garnizon Grudziądz, którego przedstawiciel pan Robert Krause jest dzisiaj z nami, cieszyła się bardzo wielkim zainteresowaniem Grudziądza. Propagowanie historii naszej miejskiej, grudziąckiej leży w interesie całego społeczeństwa, ale też ta impreza spowodowała, że do Grudziądza przyjechało bardzo dużo turystów, dlatego uważamy, że powinna mieć, oprócz tego, że będzie miała charakter miejski, będzie wpisana do tego kalendarza, powinna mieć stałe finansowanie z budżetu miasta, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak w tym roku, że Stowarzyszenie Garnizon Grudziądz poszukuje różnych źródeł finansowania w różnych instytucjach miejskich, samorządowych, na szczeblu samorządu województwa też, ale też od prywatnych sponsorów i ma problem ze zorganizowaniem kwoty około 40 tysięcy złotych. Dlatego podjęliśmy stosowne działania, ale tutaj oddaję głos działaczowi Stowarzyszenia Garnizon Grudziądz, panu Robertowi Krause. Dziękuję. Ja bardzo jestem z tego powodu jestem zadowolony bardzo, bo jeżeli ta impreza naprawdę zostanie wpisana w kalendarz i będzie to jako cykliczność, gdzie nam zależało na tym, robiąc pierwszą imprezę, mieliśmy w planach, żeby to były imprezy cykliczne, no to cieszymy się, że takie jest podejście tutaj z tej strony i że będzie można zrobić coś tutaj dla tego miasta i dla mieszkańców, bo ja twierdzę, że to dzięki mieszkańcom Grudziądza i dzięki temu, że tylu ich przyszło na pierwszą imprezę w 2019 roku, takie rozmowy się odbyły, bo w tym roku, no niestety, tak jak tutaj już było mówione, kwota, którą wyliczyliśmy sobie skromnie, to jest około 40 tysięcy złotych, żeby nie schodzić z pewnego poziomu, jaki zaprezentowaliśmy dwa lata temu, bo uważam, że należy siebie szanować, ale szanujemy też ludzi, którzy przyjeżdżają do nas i w tym uczestniczą, a przede wszystkim szanujemy ludzi, dla których tą imprezę robimy, czyli dla mieszkańców Grudziądza, okolic oraz dla turystów, no bo proszę Państwa, dwa lata temu mieliśmy około 120 rekonstruktorów z 26 miast Polski, w związku z czym uważam, że to miasto zostało w jakiś sposób, promocja się odbyła w jakiś sposób i chcielibyśmy, żeby to tak nadal wyglądało, a pozyskanie środków pieniężnych na tego typu imprezy jest naprawdę bardzo ciężkie. Dlatego uważam, że jeżeli się uda i ten pomysł przejdzie i będzie to wpisane, no to myślę, że nie będzie żadnych problemów, żeby co roku taka impreza się odbyła, gdzie już mamy termin ustalony między sobą, wiemy, kiedy by to było. Chcielibyśmy zawsze to robić we wrześniu, jako zakończenie tych imprez, które się tak powiedzmy w Polsce odbywają, bo to wiadomo, od marca, kwietnia, jak to rusza, to już wrzesień, to jest taka końcówka i żebyśmy po prostu te imprezy, naszą imprezą grudziądzką kończyli, żeby to było zapamiętane dla wszystkich rekonstruktorów, ale także dla mieszkańców Grudziądza oraz dla turystów. Jak pierwsza sobie ten festiwal, ile wówczas to kosztowało i skąd mieliście pieniądze? Wówczas to koszt wyszedł około 35 tysięcy, z czego mieliśmy 25 tysięcy od marszałka i 10 tysięcy z miasta Grudziądza, ale tutaj nie wliczam tego, co dali nam sponsorzy, którzy nam przywieźli śniadania, obiady, kolacje, takie tam użyczyli transport, po prostu żebyśmy pewnego rodzaju rzeczy mogli poprzewozić, bo to by ponownie poszło w koszty i te koszty byłyby znacznie więcej. W tym roku nie udało się ze względu takich, jakie mamy, wiemy, jaki jest budżet miasta i praktycznie impreza nasza była równa budżetowi miasta, a są także inne imprezy. Odpuściliśmy, żeby się nie szarpać, nie kłócić, nie denerwować, ale podjęliśmy tutaj rozmowy i widzę, że te rozmowy do czegoś doprowadziły, coś z tego będzie. Uważam, że coś się nam uda zrobić. Mogliście aplikować maksymalnie 10 tysięcy, aplikowaliście o 5750. W tym roku. W tym roku mogliśmy o 10 tysięcy, wypełniając kwit wyszło nam 5750 czy 5700, nie pamiętam, no plus 3 tysiące, które udało nam się załatwić, to jest 8700, brakowało nam prawie 33 tysięcy złotych, żeby ta impreza się odbyła. Dlatego odpuściliśmy, no bo stwierdziliśmy, lepiej odpuścić niż zrobić byle co. Byle tylko było, tak jak tutaj ktoś nam powiedział, zróbcie cokolwiek, byle tylko było. Nie, uważam, że szanujmy siebie, szanujmy ludzi, którzy przyjeżdżają i szanujmy przede wszystkim mieszkańców, ludzi, dla których to robimy.
Kto będzie organizatorem tego festiwalu? To będzie miasto organizatorem, czy to jeżeli miasto dostanie, przekaże nam pieniądze, organizatorem będzie Stowarzyszenie Garnizon Grudziądz i będziemy się rozliczali z miastem za pomocą faktur, które będziemy musieli ludziom za to wszystko zapłacić. Ale może być też miasto, które zaprosi do współpracy Stowarzyszenie Garnizon Grudziądz na przykład. Także jak mówimy o festiwalu, no to takich grup rekonstrukcyjnych, które przyjadą do Grudziądza, może być więcej. No tu już było 120. No to było tak, my tutaj mówimy o imprezie, która była 2 lata temu, która dotyczyła okresu napoleońskiego i typowo lat 1807. Chcielibyśmy to dalej ciągnąć. Na pewno jeszcze za rok, jeżeli to przejdzie, to chcielibyśmy to zrobić. Pomysłów jest wiele. Czy będziemy to szli potem w festiwal taki, żeby ściągnąć więcej ludzi, czy będziemy siedzieli tylko i wyłącznie w okresie napoleońskim, ale będziemy zmieniali scenariusze i będziemy to przeprowadzali w różnych częściach miasta, bo uważam, że główną bitwę, która miała miejsce wtedy wieczorem, to najlepsze są do tego Błonia Nadwiślańskie, natomiast tą potyczkę, która była do południa, to możemy przeprowadzić wszędzie. Teraz była, przepraszam, 2 lata temu była przy Bramie Wodnej, następną możemy zrobić na Górze Zamkowej, następną możemy zrobić na Starówce. Dzisiaj na przykład przechodziłem koło kościoła Fary i jak zobaczyłem Bazylikę i ten teren, tak sobie pomyślałem, że przecież i tam można w tym rejonie zrobić małą potyczkę, bo to chodzi o to tylko po to, żeby zareklamować tą dużą całą imprezę, główną bitwę, ale ta impreza będzie ta potyczka będzie dotyczyła tej imprezy i będzie się to odbywało w trakcie tej imprezy, bo impreza ma trwać 2 dni, ale jak wiemy, ludzie już przyjeżdżają w piątek wieczorem, rozbijamy obozy, namioty właśnie w tym miejscu nad Wisłą, gdzie jest najwygodniej i tam siedzimy aż do niedzieli.